Adam Mickiewicz, trzecia część dziadów, lektury obowiązkowe, omówienie szybkie, chociaż nie tak szybkie, jakby się mogło wydawać, jakbyśmy być może chcieli. Słyszycie zapewne, że lepiej mnie słychać. To ogromna zasługa Mateusza. Dziękuję Ci, Stary, bardzo. Cóż, przejdźmy do utworu naszego bohatera dzisiejszego spotkania z trzecią częścią dziadów pewne, pewnie wielu z was ma problem nie ukrywam że ja również to znaczy tak z jednej strony bardzo ten utwór lubię i szanuję z drugiej strony mam uczucie ambiwalentne wynikające z faktu że oprócz wielkości on będąc pewnym kluczem do polskiej duszy pokazuje dlaczego jesteśmy wszyscy tutaj gdzie jesteśmy a gdzie jesteśmy, to o tym za chwilę pewnie sobie porozmawiamy. O czym dokładnie dzisiaj będzie mowa? Pozwolicie, że najpierw kilka wiadomości wstępnych, potem powiemy sobie o budowie kompozycji trzeciej części dziadów, powiemy sobie o najistotniejszych wątkach tego utworu, powiemy sobie o mesjanizmie, martyrologii, prometeizmie, powiemy sobie o Konradzie. Jako bohaterze romantycznym, no i zrobi się już pewnie późna pora i będziemy musieli kończyć nasze spotkanie. Zatem trzecia część Dziadów powstała wiosną 1832 roku. To przede wszystkim sceny dramatyczne, które Mickiewicz napisał w Dreźnie. Tam udał się z falą emigrantów po klęsce powstania listopadowego. Zwracam uwagę, Mickiewicz w powstaniu listopadowym nie uczestniczył. Próbował przedostać się na ziemię objęte powstaniem, ale mu się to nie udało. Załapał się natomiast na falę emigrantów. Stąd dziady, część trzecia, nazywane są dziadami drezdeńskimi, od miejsca, gdzie napisał najważniejsze sceny utworu. Potem z Drezna wraz z resztą emigrantów przejechał do. Paryża i w Paryżu pod koniec 1832 roku trzecia część dziadów jako czwarty tom poezji Mickiewicza ukazała się drukiem. Było to wielkie wydarzenie, nie tylko literackie, ale też polityczne dla całej wielkiej emigracji. Mickiewicz został już uznany wielkim poetą, on właśnie trzecią częścią. Dziadów wywalczył sobie miejsce w Panteonie polskiej poezji, został wieszczem narodowym. Utwór uznawany jest za najwybitniejszy polski dramat. Romantyczny, będący jednocześnie pewną próbą uporania się Mickiewicza z wyrzutami sumienia, spowodowanymi właśnie nieprzystąpieniem do powstania listopadowego, ale również z zajęciem przez Mickiewicza miejsca jako tego, który tłumaczy rodakom to, co się wydarzyło, wyjaśnia sens klęski i pokazuje, że ten ta klęska może prowadzić również do zwycięstwa, bardzo potrzebna Polakom wtedy otucha zostaje wlana w nasze serce. Na całość trzeciej części dziadów składa się kilka elementów. Po kolei najpierw jest przedmowa pióra Adama Mickiewicza, ważna, tam padają informacje o najistotniejszych wątkach utworu, potem jest dedykacja z małym przyjaciołom narodowej sprawy męczennikom, Następnie prolog i dziewięć scen dramatycznych, czyli mamy w sumie na początku dziesięć scen dramatycznych, a później tak zwanej dziadów części trzeciej ustęp, to jest sześciofragmentowy epicki poemat podróżniczy. Po kolei jeżeli chcecie, to już yy, tłumaczę, sceny dramatyczne to prolog, scena pierwsza, tak zwana scena więzienna, scena druga. Wielka improwizacja. Scena trzecia, egzorcyzmy Księdza Piotra. Scena czwarta, widzenie Ewy. Scena, scena piąta, przepraszam, widzenie Księdza Piotra. Scena szósta, y sen senatora. Scena. Siódma, Salon Warszawski, scena ósma, senator i bal u senatora, scena dziewiąta, noc dziadów. A jeśli chodzi o ustęp, sześć fragmentów: fragment pierwszy, droga do Rosji, fragment drugi, przedmieścia stolicy, fragment trzeci, Petersburg, fragment czwarty, pomnik Piotra Wielkiego, fragment piąty, przegląd wojska, i fragment szósty, Oleszkiewicz, dzień przed powodzią petersburską. Yy, to jeszcze nie wszystko. Następuje dedykacja ustępu Przyjaciołom Moskalą i zamykający dopiero całość wiersz do Przyjaciół Moskali. Nie ukrywam, że my się skupimy głównie na scenach dramatycznych, ale będziemy robić też wycieczki w stronę ustępu trzeciej części. No to teraz czas, miejsce. Akcji, żebyście wiedzieli, gdzie kiedy rozgrywa się akcja utworu. Co ciekawe, akcja została przez Mickiewicza umieszczona, umiejscowiona w latach 1823-1824, a więc kilka lat wcześniej, kilka lat przed powstaniem utworu. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z tym właśnie datowaniem. Proszę zwrócić uwagę, że okoliczności: uwięzienie samego Mickiewicza, to jest fakt biograficzny, to rzeczywiście miało miejsce. Uwięzienie jego przyjaciół z Towarzystwa Filomatów yy, i samo datowanie wskazane. Tekście. Akcja prologu rozgrywa się dokładnie 1 listopada 1823 roku. Możemy to przeczytać ze słów więźnia, napisanych na ścianie. 1 listopada Kalendis Novembris. Ta data tutaj Pada, to jest święto zmarłych, oczywiste nawiązanie do obrzędu dziadów, prawda? Prolog od sceny dziewiątej, czyli tej sceny zamykającej część dramatyczną utworu dzieli dokładnie rok. Akcja sceny pierwszej, sceny więziennej, rozgrywa się dokładnie w wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia 1823 roku wspominają o tym więźniowie. Podobnie ma miejsce scena wielkiej improwizacji, która przecież rozgrywa się bezpośrednio po scenie więziennej i scena trzecia egzorcyzmy księdza Piotra przypadają. Na dzień następny, czyli na Boże Narodzenie, 25 grudnia 1823 roku. Podam sobie kolejne sceny. Tutaj już tego datowania tak oczywistego nie mamy. Mamy scenę Dziewiątą Noc dziadów, o której już wspomniałem. To będzie właśnie rok po scenie prologu. I później, moi państwo, mamy ustęp. Podróż bohatera do Petersburga, czyli będzie to listopad 1824 roku, bo jak pamiętacie, w scenie dziewiątej nocy dziadów guślarz i kobieta widzą kibitki jadące w stronę Rosji i widzą jego, czyli bohatera. Potem on, właśnie już w wstępie, przejeżdża do. Petersburga, a ostatni fragment opatrzony jest takim podtytułem: Dzień przed powodzią Petersburską 1824 roku. My wiemy, że wielka powódź Petersburska miała rzeczywiście miejsce. Newa wylała Zalała miasto 7 listopada 1824. Więc gdyby ktoś chciał się tak bardzo, bardzo uprzeć, to może nawet wskazać daty dzienne. Rozpoczyna się trzecia część dziadów w prologu 1 listopada 1823 roku, kończy się 6 listopada 1824 przed Wielką Powodzią. OK, mamy sprawę załatwioną. Miejsce akcji. Miejsce akcji ono jest osadzone zarówno w Wilnie, czyli na Litwie, w Warszawie, scena Salonu Warszawskiego, a więc w Polsce, aczkolwiek pamiętamy, znajdującej się wtedy pod zaborami Warszawa pod zaborem rosyjskim, w okolicach Lwowa, a więc w Ukrainie. No, i w prologu mamy opisane zesłanie bohatera, podróż bohatera do Petersburga, a więc to jest już Rosja. A więc Litwa, Polska, Ukraina i Rosja. Pamiętajcie jednak, że zgodnie z konwencją dramatu romantycznego, akcja rozgrywa się tak naprawdę na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna jest realna, ziemska. Tutaj mamy czas, miejsce już omówione przeze mnie. Ale jest też płaszczyzna metafizyczna, płaszczyzna duchowa, płaszczyzna, która wykracza poza to, co ziemskie. To jest bardzo ważne, ponieważ dopiero połączenie tych dwóch płaszczyzn tworzy z trzeciej części dziadów całość, i my y, wtedy zaczniemy rozumieć dziady, jeżeli uświadomimy sobie, że Konrad na płaszczyźnie, tej pierwszej, ziemskiej, realnej, jest zamknięty w celi. Wydawałoby się, że nie może nic robić, natomiast on, jako poeta natchniony, może wzbić się ponad cele i załatwiać ważne sprawy na płaszczyźnie metafizycznej. Mickiewicz sam głęboko wierzył w ponadrealną motywację wydarzeń. Yy, on rozumiał losy, jakie spotkały jego i młodzież filomacką na skutek prześladowań Nowosilcowa w 1823 i konsekwentnie w 1824, to co zapoczątkowało zesłanie samego Mickiewicza, przecież w głąb Rosji. On pisał charakter mistyczny, łagodny, ale niezachwiany Tomasza Zana, religijna rezygnacja, wzajemna zgoda i miłość młodych więźniów zostawiły głębokie wrażenie na umyśle dla tych, którzy byli świadkami lub uczestnikami zdarzeń o Tomaszu zanie będzie sporo w pierwszej scenie scenie więziennej pamiętacie jak pięknie o nim będzie mówił inny więzień Suzin że ten czas kiedy znał Tomasza to był dla niego wielki ważny niezapomniany czas Proszę państwa o czym są dziady nie jesteśmy w stanie tego objąć jednym zdaniem. Na pewno ważne będą tutaj poglądy historiozoficzne Mickiewicza i pewien wykład historiozofii, która ma miejsce w trzeciej części. Czym jest historiozofia? To inaczej filozofia dziejów. Jest to dziedzina ogólnych rozważań filozoficznych nad tymi siłami, które napędzają historię. Które rządzą przebiegiem dziejów, które też wskazują, określają jakieś cele procesu. Dziejowego. Romantycy głęboko właśnie wierzyli w istnienie takich prawideł rządzących historią, analizowali je, badali, zaowocowało to między innymi właśnie mickiewiczowskim mesjanizmem, filozofią genezyjską słowackiego czy też prowidencjonalizmem z krasińskiego, o czym dzisiaj już oczywiście rozmawiać nie będziemy, czyli nie będziemy o słowackim i krasińskim, ale zastanówmy się dlaczego tak istotna jest historiozofia Mickiewicza czyli mesjanizm mesjanizm jak być może wiecie swymi korzeniami sięga aż do judaizmu wywodzi się od imienia mesjasza chrześcijanie uważają że takim mesjaszem był Chrystus natomiast żydzi Oczekiwali i oczekują mesjasza zbawcę. Mesjasza, czyli tego, który Izraelitom przyniesie wolność, który da im też panowanie nad światem. Polacy zaadaptowali chrześcijańską wizję mesjanizmu, budując taki zbiór przekonań, przeświadczeń o szczególnej roli polskiej w dziejach świata. No bo tak. Żydzi uważają się za naród wybrany. Mesjanizm polski pozwolił nam, Polakom, uważać się za naród wybrany, mający szczególną misję w dziejach świata. Pamiętacie na samym wstępie, powiedziałem, że jest Mickiewicz i trzecia część dziadów kluczem do polskiej duszy. No właśnie ten mesjanizm z jednej strony wbijający nas w dumę, z drugiej strony jednak, jednak fatalny, wyśmiewany potem przez Gombrowicza okrutnie. No więc wracam do rzeczy. Mesjanizm polski jako zbiór przekonań o szczególnej roli misji jaką Polacy mają do wypełnienia. To pojęcie bardzo mocno wiązało się z czasami kiedy Polska była przed murzem chrześcijaństwa. Myśmy sobie wyobrażali, że bronimy całej cywilizacji zachodniej przed barbarzyńskimi poganami napierającymi z południowego wschodu na. Europę. Idee mesjańskie bardzo mocno rozkwitły w czasie rozbiorów, kiedy nas nie było na mapach, kiedy musieliśmy znaleźć jakiś taki mit kompensacyjny. I rzeczywiście uważaliśmy, że naród Polski jako ten szczególnie umęczony przez zaborców, jest wybrany przez Boga. A skąd ta to podobieństwo, ta analogia do Chrystusa, no właśnie, Chrystus ukrzyżowany na krzyżu i Polacy ukrzyżowani na planie Europy przez trzech zaborców. Więc naród polski miał się stać takim łącznikiem między Bogiem a całą ludzkością. Skoro. Ostatecznym celem Mesjanizmu było zbawienie ludzkości w przyszłym Królestwie Bożym, no to Polacy właśnie też mieli doprowadzić do takiego odrodzenia się, wskrzeszenia narodów. W trzeciej części dziadów Mesjanizm najsilniej uwidacznia się oczywiście w scenie piątej w widzeniu księdza Piotra. Ja jeszcze dwa słowa o tym powiem więcej przy okazji. Konrada i pewnej koncepcji interpretacyjnej tej postaci. Natomiast pamiętajcie, że widzenie księdza Piotra przynosi takie hasło. Słowa nie padają w tekście, ale są wynikiem wizji, które Bóg zsyła na pokornego księdza. Polska Chrystusem narodów. Analogia pomiędzy dziejami Polski. Pokonanej, rozgrabionej pomiędzy trzech zaborców i Chrystusa rozpiętego na krzyżu, mającego trzy ramiona. W tej scenie, w scenie księdza Piotra, padają tajemnicze słowa o mężu, który w przyszłości wróci, nadejdzie, stanie na czele narodu. Ja stoję na stanowisku, że tym mężem, ukrytym pod imieniem 44 będzie Konrad. Dlaczego? O tym wam powiem w dalszej części. Mesjanizm Mickiewiczowski bardzo silnie związany jest z historią męczeństwa narodu polskiego, czyli tak naprawdę z wątkiem martyrologicznym. Martyrologia to synonim właśnie męczeństwa. Zwracam waszą uwagę na fakt, że choć akcja trzeciej części rozgrywa się w latach 1823-1824, to silne wrażenie, mocne wrażenie mamy, że jednak widzimy w trzeciej części Echa prześladowań, jakie spadły na Polaków po klęsce powstania listopadowego, czyli tego powstania, które wybuchło pod koniec 1830 roku, przewaliło się przez kraj w roku 1831 i dogasło w roku 1832, czyli w roku, gdzie Mickiewicz właśnie próbował przedostać się na ziemię objęte powstaniem, a potem zrezygnował i wziął udział w Wielkiej emigracji. Pierwsze sceny trzeciej części dziadów rozgrywają się w więzieniu, tak naprawdę w klasztorze ojców Bazylianów, zamienionym na więzienie, w wileńskim klasztorze. I tutaj rozmawiają ze sobą młodzi ludzie, filomaci i filareci, którzy opowiadają sobie o prześladowaniach, jakie spadają na nich za czasów nowosilcowa. Czyli właśnie w latach 1823 i 1824. Warto zwrócić uwagę, jakimi postaciami Mickiewicz zapełnia celę w scenie pierwszej. No przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z Tomaszem, czyli Tomaszem Zanem, który, przypominam, dostał wyrok 13 lat zesłania. Mamy Adolfa Januszkiewicza zesłanego, mamy Żegotę, którym był tak naprawdę Ignacy Domejko, uczestnik powstania. Mamy Jakuba, jednego z filaretów. Także rzeczywiście Mickiewicz swoich Przyjaciół, swoich znajomych umieścił w celi i włożył w ich usta historię represji, aresztowań, prześladowań. Bardzo dobrze by było, żebyście kojarzyli jedno z najważniejszych opowiadań, opowiadanie Soboleskiego. Sobolewski jest świadkiem wywózki uczniów ze szkół żmudzkich na Syberię, i w tej jego historii pojawiały się trzy takie ważne wątki małego chłopca który ma za ciężkie kajdany nie może iść ale bezduszny policjmeister sprawdza wagę kajdanów mówi waga przepisowa niech idzie drugi epizod tej historii Soboleskiego czy opowiedzianej przez Soboleskiego to jest Janczewski Janczeski jest wywożony na sybir cierpiący obolały ale zachowujący się dumnie z honorem i Podnoszący na duchu ludzi obserwujących to wydarzenie, świadków zdarzenia, krzczący: Jeszcze Polska nie zginęła. I wreszcie najbardziej wzruszająca, najmocniejsza yy, swą symboliką scena Wasileskiego, który został tak pobity, tak skatowany w czasie śledztwa, że nie mógł iść o własnych siłach do kibitki. Rosyjski żołnierz niósł go na własnych barkach płacząc, a Wasileski. Otężał, rozłożył ramiona i przypominał właśnie Chrystusa zdjętego z krzyża. No taka symbolika jednoznaczna. Z tych historii opowiadanych przez więźniów poznajemy również inne dzieje. I w trzeciej części dziadów one zaowocują historią Cichowskiego to będzie w scenie salonu warszawskiego i historią czy wątkiem Rolisona który zostanie popchnięty do popełnienia samobójstwa no i to wprowadzi wątek jego matki pani Rolison która stylizowana jest na Matkę Boską cierpiącą Stabat Mater z tych wszystkich Historii, o których tutaj napomknąłem, wyłania się obraz bezwzględnej antypolskiej polityki Rosjan, przede wszystkim męczeństwo Polaków, które powinno kojarzyć nam się z męką ukrzyżowanego Chrystusa i przynosi nam to pewnego rodzaju pociechę, bo skoro Chrystus z stał, no to jest szansa, jest nadzieja na to, że nasze męczeństwo nie jest bezcelowe, nie jest bezsensowne, że właśnie w duchu mesjanizmu my się odrodzimy i doprowadzimy do odrodzenia innych narodów. Trzeci zapowiedziany przeze mnie ważny element, składający się na przesłanie trzeciej części dziadów, to Prometeizm. A to już jest historia wiążąca się z naszym głównym bohaterem, Konradem. Tutaj kluczowe znaczenie będzie oczywiście miała scena druga czyli tak zwana wielka improwizacja. Poeta poruszy w niej problem istnienia w narodzie wybitnej jednostki, roli tej wybitnej jednostki, ale też obowiązków, jakie ciążą na wybitnej jednostce, jej stosunku do Boga, stosunku do rodaków, stosunku do całego świata. Konrad, przypominam, wygłosi tę improwizację, będąc opętany przez diabła. On jest jednostką wybitną, on czuje, Wielką powinność, jaka zostaje na niego nałożona, obowiązek, to wykorzystują diabły i próbują ukierunkować jego myśli i słowa tak, by obrócić go przeciwko Bogu. E, jawi się nam w tej scenie Konrad jako nieco obłąkany, nie bardzo przytomny, ale mający świadomość swojej wartości, swojej niezwykłości, swojej roli, swojej misji. I obowiązków, jakie ma przeciwko Polakom. Jest to liryczny monolog wygłoszony przez Konrada, pełen apostrof, pełen zwrotów do Boga, który milczy, który nie chce zareagować na miotającego się bohatera. Konrad domaga się od Boga rządu dusz, czyli rządu, czyli możliwości rządzenia duszami rodaków. Chce panować nad rodakami, chce panować nad światem, chce panować nad ludzkością, ale w imię miłości do ludzi. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze, mówi Konrad. To... Jest tak zwany bunt prometejski. Przypominam definicję: bunt prometejski jest buntem wzniesionym w imię bezinteresownej miłości do ludzi. Jest to bunt przeciwko bogom, bogu, prawom, władzy. Istotą tego buntu jest gotowość do wzięcia na swoje barki ciężaru grzechu. Pamiętacie, że archetypem będzie Tytan. Prometeusz, który w mitologii greckiej jest tym, który stworzył człowieka z gliny z domieszką Łez, a później troszczył się o tego człowieka i w imię miłości do niego najpierw oszukał bogów, ukradł im ogień, dał człowiekowi, a potem skończył strasznie. Przypięty do gór Kaukazu, poddany straszliwym cierpieniom, kiedy orzeł wyrywał mu ciągle odrastającą wątrobę. Konrad przemawia do Boga, domaga się rządzenia, domaga się prawa do tego, by rządzić ludźmi. Bóg milczy, Konrad. Coraz bardziej zapala się w swoim gniewie. Zwracam uwagę, że popychają go do działania diabły. Walczą o jego duszę. Próbują Konrada powstrzymać anioły. To jest ta tak zwana psychomachia. Jeszcze o niej wspomnę. Walka dobra ze złem o duszę bohatera. Chcą diabły doprowadzić Konrada do stanu, kiedy wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu. Konrad Omal nie wypowiada tych bluźnierczych słów, omal nie nazywa Boga carem, ale w ostatniej chwili pada zemdlony i jest dla niego nadzieja. Yy, walka Konrada jest walką z samym sobą, jest też walką, tak jak powiedziałem wcześniej, którą o dusze wybitnej jednostki toczą ze sobą anioły i demony, dobro i zło. Konrad równocześnie walczy o ocalenie samego siebie, o ocalenie rozsądku, honoru, godności. Wydaje się, że wielka improwizacja, będąca szczytowym osiągnięciem samej liryki Mickiewicza, jest również taką najważniejszą, najbardziej znaną sceną z trzeciej części dziadów. I teraz, proszę Państwa, dwa słowa o Konradzie, który. Pojawił nam się jako Prometeusz, ale sprawa jest bardziej skomplikowana. Konrad, jako typ bohatera romantycznego, to Konrad, którego możemy nazwać bohaterem wielu imion, bo on jest nie tylko Prometeuszem. To byłoby bardzo daleko idące uproszczenie. Spójrzmy na chwilę na ten utwór całościowo, próbując przejść kolejne sceny, szukając w nich. Konrada, który będzie ukrywał się pod innymi imionami. Popatrzcie, na początku, w scenie prologu, on jest więźniem. Poznajemy go jako więźnia, człowieka przeczuwającego, że oto stoi przed nim jakaś misja, stoi przed nim coś ważnego. On jeszcze nie do końca wie, co on przeczuwa świat metafizyczny. On chce poznać, on chce znaleźć cel. Żeby to uczynić, musi w nim dokonać się pewna przemiana. Ta przemiana dokonuje się pod koniec prologu. Więzień pisze właśnie na ścianie celi takie słowa, że tu umarł Gustaw, narodził się Konrad, czyli poznajemy od razu dwa imiona. Dawne imię Bohatera, Gustaw tak to jest. Aluzja między innymi do Gustawa Pustelnika z czwartej części dziadów, bohatera romantycznego, ale w takim typie sentymentalnym, młodego człowieka zakochanego w kobiecie. I w momencie, kiedy ta miłość pada, kiedy ona go nie chce, on nie widzi sensu istnienia i popełnia samobójstwo. A Konrad. Też macie rację, to też imię symboliczne i też możemy znaleźć u samego Mickiewicza innego Konrada. Z 1828 roku pochodzi powieść poetycka Konrad Walenrod. Tam bohater przecież motywowany jest patriotycznie i prometejsko. No właśnie, tamten Konrad gotów jest wziąć na siebie ciężar oskarżeń o zdradę kodeksu. Rycerskiego, bo akcja Konrada Walenroda rozgrywa się w średniowieczu. Nasz Konrad z trzeciej części dziadów zmienia właśnie poprzez zmianę imienia, zmienia paradygmat, zmienia cel działania, zmienia swoje wartości. Już nie jedna kobieta, ale wszyscy rodacy, ale cały naród, ale ludzkość staną się celem jego troski, jego miłości, jego działań. Jako Konrad zacznie Właśnie działać. Konradem jest nasz bohater w pierwszej scenie więziennej. Dowiadujemy się, że jest również poetą bardzo szanowanym przez więźniów, poetą prawdziwym, poetą szczerym, poeta, który niczym z flaszki to ładne porównanie niczym z flaszki wylewa się woda życia. Tak Konrad ze swojej duszy daje to, co najcenniejsze innym. Oni spijają jego słowa, on usycha. Konrad jako poeta jest jednocześnie to bardzo ważne gorącym czcicielem Marii Panny. Pamiętajmy o tym, kiedy przysłuchuje się rozmową więźniów, jeden z nich bluźni przeciwko imieniu Maryi i Konrad strasznie się wtedy denerwuje. Sam wypowiada, najpierw wyśpiewuje pieśnię zemsty, w której pokazuje, że chce walczyć z wrogiem, z Bogiem albo mimo Boga. Potem wchodzi w taki dziwny stan, nazwany małą improwizacją. I wreszcie, w wielkiej improwizacji, poznajemy jego prawdziwą osobowość. Wtedy, kiedy właśnie jest poetą romantycznym, skazanym na samotność, niezrozumienie przez rodaków, no bo jest przecież wybitnym, tworzącym, podobnie jak Bóg, bo przecież poezja jest też aktem kreacji. Ja yy, to jest pieśń ta wielka, pieśń, tworzenie taka pieśń jest siła, dzielność, taka pieśń jest nieśmiertelność. Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę, cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże, pyta retorycznie Konrad. Jest wieszczem narodowym, jest przewodnikiem, kochającym naród. Mówiłem przy okazji prometeizmu te, te, te słowa, ja kocham cały naród, nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. On... Pragnie ofiarować narodowi swoją wolność, nieśmiertelność, ale chce, żeby mu się naród podporządkował. Chce władzy, nawet mówi, jeżeli się przeciwią, niechaj zginął i przepadną. On byłby niezłym tyranem, gdyby tę władzę dostał. Walczy z Bogiem, on jest buntownikiem, on jest prometeuszem. On gotów nawet, nawet być lewiatanem, on nawet gotów być diabłem, wypowiedzieć Bogu wojnę gorszą niż sznatan. Ten bunt prometejski sprawia, że omal nie staje po drugiej stronie. Ale jak pamiętacie, mówiłem o tym w kluczowym momencie: opada z sił, traci przytomność. Ale to nie koniec historii naszego bohatera. Popatrzcie, co się dzieje w scenie trzeciej. Na scenę wkracza ksiądz Piotr i dokonuje egzorcyzmów, wypowiadając słowa, które przecież kojarzyć się będą z kolejnym symbolicznym imieniem naszego bohatera. Mówi ksiądz Piotr, strasznie, pańska dotknęła cię ręka. To są słowa przecież hiobowe. On nazywa naszego bohatera hiobem. Konrad cierpi. Konrad w tym momencie zostaje, można powiedzieć, wyzwolony od diabła i ma szansę stanąć na czele rodaków, tak jakby to chciał. W scenie widzenia księdza Piotra, ksiądz Piotr widzi męża, który kiedyś wróci z Zesłania. I stanie na czele narodu. Będzie to właśnie taki charyzmatyczny mąż o imieniu 44. Tym mężem ma szansę zostać właśnie Konrad, musi jednak spełnić pewne warunki. Jakie to są warunki? W scenie ósmej w scenie balu senatora dochodzi do takiego spotkania między księdzem Piotrem a Konradem krótkiego spotkania. Konrad nie kojarzy księdza Piotra, przecież kiedy ten dokonywał tych egzorcyzmów. Konrad był nieprzytomny. Ksiądz Piotr natomiast pamięta swojego bohatera, tego, który, tego z którego wypędził diabła. Konrad ma przeczucie, że ksiądz Piotr wyzwolił go, wyciągnął go z otchłani. Nawiasem mówiąc, ładny motyw tutaj jest wertykalny, góra-dół, wydźwignął go z upadku, daje księdzu pierścień, mówi ten pierścień, niech, niech ksiądz sprzeda, niech, niech te pieniądze pójdą w dobrym, zbożnym celu, a między innymi za dusze czyśćcowe, prawda? Kolejne nawiązanie do, do, do dziadów, do obrzędu. A ksiądz Piotr mówi tak, że w zamian za ten pierścień podzieli się widzeniem, przepowiednią, przepraszam, przepowiednią dotyczącą losów Konrada. Mówi, pojedziesz w dalekie kraje, szukaj męża, męża, który cię czegoś może nauczyć. Szukaj swojego przewodnika duchowego, szukaj mistrza. My wiemy z ustępu trzeciej części, że w Petersburgu. Konrad spotka właśnie takiego mistyka nazywającego się Oleszkiewicz. Ksiądz Piotr mówi: On cię czegoś nauczy, słuchaj go. Niestety, do właściwego spotkania i rozmowy pomiędzy naszym bohaterem, już pielgrzymem, nie Konradem, nie dojdzie. Oleszkiewicz spłoszy się, nie porozmawiają, ale. Ale zakończenie trzeciej części dziadów jest otwarte my nie wiemy czy później nie dojdzie do tego spotkania bo przecież w tyle głowy mamy widzenie księdza Piotra i mamy informację że ten mąż 44 to właśnie może być konrad wtedy mielibyśmy ostatnie imię naszego bohatera 44 adam pierwszy człowiek ojciec wszystkich Ojców, mąż, który pozwoli Polsce się odrodzić. Proszę Państwa, jak już napomknąłem, tytułem podsumowania, trzecia część dziadów to dramat romantyczny. Cechuje jego struktura otwarta. Nie znamy zakończenia losów bohatera podanych w sposób jednoznaczny, definitywny. Jest to utwór, który cechuje synkretyzm rodzajowy. Popatrzcie, tam jest i liryka, yy, tam są pieśni, tam są elementy wizyjne, monologi liryczne, tam jest epika, no, jest fabuła, są opowieści, jest ten poemat, Podróżniczy jest oczywiście dramatą, są sceny dramatyczne, zdialogizowane. Mamy zerwanie z klasyczną zasadą trójjedności jedności czasu, jedności miejsca, jedności akcji. Mamy zerwanie z zasadą dekorum, bo przecież scena egzorcyzmu z paskudnie wyrażającym się diabłem to jest ewidentne odejście od utrzymania utworów jednej, poważnej, patetycznej. Tonacji. Mamy, proszę Państwa, też wyjście w przyszłość, w sceny wizyjne. Ta wizyjność to bardzo ważna cecha literatury romantycznej. Moi Państwo, wydaje mi się, że już nie będę Was zadręczał kolejnymi informacjami. Dziękuję. Dzisiaj to tyle. Trzecią część dziadów, wydaje mi się, warto znać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia.